Rozkład tygodniowy od poniedziałku 21 marca do niedzieli 27 marca. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na mojej wróżbie tygodniowej. Zobaczmy, jakie tendencje pokażą karty, jakie wskazówki pokażą karty na następny tydzień marcowy. Kochani, dziękuję Wam za Waszą obecność. Proszę Was o komentarze, czy moje filmiki, czy moje wróżby rezonują. Proszę również o lajki z łapką w górę, jak również zapraszam wszystkich nowych do subskrypcji mojego kanału. Zostań subskrybentem, jeśli jeszcze nim nie jesteś. Zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz od YouTube'a wszelkie powiadomienia o nowych premierkach. Codziennie wydają filmiki z różnymi tematami, wróżbami. Także zapraszam, zostań moim subskrybentem. Bardzo się naprawdę będę cieszyła. Oczywiście zapraszam wszystkich Państwa na wróżby indywidualne. Wróżby indywidualne opierają się na dacie urodzenia, Waszych zdjęciach, konkretnych problemach, Waszych pytaniach do kart. Robię oczywiście indywidualnie także prognozę związku lub również lustro, czego sobie życzycie. Więc piszcie do mnie na e-maila. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod każdym filmikiem i również w komentarzach. Piszcie do mnie, jeśli chcecie wróżbę indywidualną. Ja wyślę oczywiście warunki takiej wróżby. Także zapraszam serdecznie na wróżbę indywidualną. A teraz dajcie chwileczkę kartom jeszcze na wybór lub karty, które wypadną lub teraz, które wyciągnę. Mam 5 kart na dni tygodnia, dni robocze od poniedziałku do piątku i 2 karty na weekend, czyli na sobotę i niedzielę. Dobrze, zaczynamy, kochani. W poniedziałek. W poniedziałek mamy 8 buław. Wow! 8 buław to jakaś szybka akcja. Szybkie sprawy, które się potoczą tutaj bardzo szybko. Jakaś wiadomość, podróż. Bardzo szybko tutaj będzie, jak coś nowego przyjdzie. Jakaś nowa właśnie ważna być może wiadomość. W każdym razie bardzo szybkie tempo w poniedziałek. Uwaga! Bardzo szybki dzień. Żywotność, dużo energii, dużo akcji, nowy szwung, który dostaniecie, jakiś surprise, czyli überraschung, czyli niespodzianka, być może jakieś nowa osoba, z którą się tutaj spotkacie, szybki jakiś rozwój spraw, w każdym razie niespodzianka, nowe pomysły, nowe impulsy. Także bądźcie przygotowani jutro na szybkie jakieś tempo w poniedziałek. Nie zaskoczcie się tak. We wtorek Bube der Stäbe, czyli paś buław. Paś buław, tutaj jakaś młoda osoba, maksymalnie do 25 lat, ale młodsza od Was lub Wasz rówieśnik, ale bardzo młody, duchem żywotnym, charyzmatyczny, aktywny, energiczny lub jakieś dziecko Wasze, czyli sprawy dziecka lub sprawy jakiegoś młodego tutaj partnera, partnerki. Być może karta ta znamionuje nowy początek czegoś, jakiegoś nowego, młodego projektu, pomysłu. No na pewno jest tu coś, co trzeba wziąć za, jak to się mówi, za rogi i nowy początek jakiś czegoś, temperament fol, czyli temperamentnie, aktywnie tutaj zacząć. Jeśli
Jest to wasze dziecko? To może być to wodnik, lew lub baran. Nein, baran, lew lub strzelec, przepraszam. Baran, lew lub strzelec. Lub możecie mieć spotkanie z taką osobą. Baran, lew lub strzelec. Tak jak mówię, młoda, duchem, energiczna osoba. Lub po prostu początek nowych spraw. W środę, wow, der Herrscher, czyli tutaj mamy do czynienia z cesarzem. Jakiś szef, być może będziecie mieli ważną rozmowę z szefem lub z jakimś urzędem, lub z jakimś kierownikiem podwładnym, z jakąś osobą, która ma nad wami pieczę. Lub tutaj wy macie pokazać się odpowiedzialnością, dobrą predyspozycją, autorytetem, może jakąś nową ideę możecie tutaj omówić, wykazać się i odpowiedzialni macie być, konsekwentni w działaniu, zdyscyplinowani i pewni siebie. Lub tu jakieś ważne rozmowy w środę właśnie z dyrektorem, kierownikiem, szefem, menadżerem lub jakieś rozmowy kwalifikacyjne, jeśli szukacie pracy. Także uwaga. W czwartek uważajcie, żeby tutaj nie stracić czegoś, jeśli chodzi o waszą egzystencję, bezpieczeństwo. Trzymajcie się swoich argumentów i racji. Ale uważajcie również w czwartek, żeby nie być za skąpym, żeby nie pokazać się jako skąpiec, jako jakiś sknera. I też uważajcie w czwartek, by nie mieć za dużo lęków egzystencjonalnych, żeby nie zawładnęły wami jakieś lęki. Tutaj uwaga, jeśli są jakieś tutaj ważne sprawy, to żebyście, kochani, pokazali się właśnie pewni swoich argumentów, swoich racji. W piątek, wow, 10 kielichów, czyli ważna jest rodzina, czas z rodziną, z dziećmi, z partnerem, z małżonkiem, szczęście rodzinne, szczęście spełnienie emocjonalne. Poświęćcie tutaj czas swojej rodzinie, swoim dzieciom. Jeśli macie jakieś tutaj plany zaręczyn lub ślubu, to w piątek jest najlepszy na to dzień, by wziąć ślub, by się zaręczyć lub by robić plany, jeśli chodzi o takie sformalizowanie związku. Tutaj jest dobry czas na to. I oczywiście w piątek, nie wiem, podejmijcie jakieś decyzje, by spędzić ten czas wspaniale z rodziną. Z rodziną, z przyjaciółmi. I żeby się cieszyć, radować, być szczęśliwym razem, coś po prostu zorganizować, może jakąś wycieczkę, żeby poczuć w piątek to szczęście rodzinne, spełnienie emocjonalne. No i tutaj dobry dzień dla harmonii w rodzinie, właśnie w związku, w partnerstwie z partnerem i będziecie się czuć tutaj bardzo kochani i szczęśliwi. Jeśli macie jakieś plany tej randkowe, to też piątek jest dobry na to dzień, ponieważ dziesiątka kielichów mówi oczywiście o spełnieniu emocjonalnym, uczuciowym, szczęściu w partnerstwie, więc w piątek proszę iść na randki, poznawać kogoś, będzie to wspaniały partner na jakąś cudowną relację. W sobotę. Rita de Świate. Tutaj musicie o coś zawalczyć w sobotę, jakieś ważne sprawy, ważne przedsięwzięcia, albo też uważajcie, kochani, w sobotę, by się nie pokłócić z kimś, i by nie mieć kontaktu z jakąś agresywną, prowokacyjną osobą. Nie dawajcie się tutaj jakby skłonić do kłótni, awantur, do jakichś, nie wiem, wrzasków, agresywnych prowokacji, tak? Uważajcie. Ponieważ, no albo właśnie w sobotę musicie o coś zawalczyć. Będzie jakaś ważna tutaj akcja w ten dzień, gdzie rzeczywiście będziecie o coś walczyli i musicie wykazać się odwagą. Uwaga też na jakieś wszelkie właśnie agresywne osoby w sobotę.
Dobrze, uwaga też, żeby nie wpaść tutaj w soboty w jakąś panikę, niecierpliwość, agresję, oziębłość, żeby po prostu tutaj nie wybuchł jakiś konflikt. Dobrze? Uwaga, ostrzega Was ta karta. W niedzielę magia. Magia mówi o tym, byście wykorzystali w niedzielę Wasze kreatywne talenty, zdolności, byście wykazali się swoimi wszelkimi jakimiś pięknymi, wspaniałymi kwalifikacjami, zdolnościami, byście być może też tutaj, nie wiem, afirmowali, byście wróżyli, być może poszli do wróżki. No i żebyście właśnie tutaj wykazali się jako osoby kreatywne bardzo. Też uwaga, ostrzega Was ta karta, byście nie byli w niedzielę za bardzo manipulatywni, albo żebyście uważali na manipulacje innych. Dobrze? Także nie poddawać się manipulacjom innym również i samym również nie manipulować nikim. Także taki tydzień, kochani, następny. No, w poniedziałek bardzo szybkie tempo. Uwaga, kochani. W środę też jakaś ważna rozmowa, tutaj cesarz, czy wasza jakaś ważna odpowiedzialność, gdzie musicie wykazać się decyzyjnością, konkretnym działaniem. W piątek piękny dzień dla rodziny, dla szczęścia emocjonalnego, uczuciowego lub na randki. Jakiś, nie wiem, być może wspaniały partner, który jest potencjalnym waszym wspaniałym mężem, partnerem na stałe, bo tutaj mamy bardzo piękny dzień, jeśli chodzi o miłość, relacje. No i w sobotę uwaga, 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 by się nie pokłócić, by nie wpaść w jakiś potężny konflikt. W niedzielę afirmować, wizualizować, medytować, wróżyć, iść do wróżki lub też wykorzystać swoje talenty, moce. Taki to właśnie tydzień, pełen jakichś zmiennych tutaj spraw. Także życzę Wam pięknego tygodnia marcowego. Wszystkiego dobrego dla Was, kochani, i do usłyszenia już wkrótce.